woli, to się zaczyna spełniać. Bo jakbyście Państwo spojrzeli w plan zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego, no to to jest de facto jeden z trzech flagowych pomysłów na Polskę. Tak? Czym Polska powinna konkurować i co powinna robić. Jeśli ktoś z Państwa miałby dobre pomysły na to, jak sprawić, żeby ci najlepsi pracowali w Polsce i co zrobić, żeby polskie firmy miały tego typu projekty i były w stanie pracować na rzecz cyberbezpieczeństwa, gdzie mamy te naturalne zdolności. Są de facto dwa obszary. Cyberbezpieczeństwo i taki szeroko rozumiany data science, które zresztą się przewijało w kontekście różnego rodzaju umiejętności analitycznych związanych z tego typu rozwiązaniami. To powiem szczerze, to ja będę wdzięczny za wszelkie tego typu pomysły, bo gdzieś tutaj jest wielka burza mózgów, jak to można mądrze zrobić i czy jesteśmy w stanie tutaj, bym powiedział, mieć jako inspirację państwo Izrael w kontekście tego typu modelu. To tyle ode mnie, woli bardziej zainspirowania do myślenia, tak? Czy coś takiego jest w ogóle wykonalne w Polsce. Bardzo dziękujemy. Odpowiedź? No i wypowiedź na deser, związek pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a rozwojem społecznym w wymiarze ekonomicznym. Tutaj pana profesora Jarosława Gryza byśmy prosili o wypowiedź. Też takie może podsumowanie, bo myślę, że to już ostatnia wypowiedź na konferencji bardzo ciekawej. Bardzo wiele wątków, bardzo wiele wymiarów technologicznych, społecznych, ekonomicznych. Myślę, że najmniej chyba dzisiaj mówiliśmy o ekonomii tak naprawdę, o wymiarze finansowym. Tutaj koledzy z SecureBridge wspominali, jakie będzie następstwo finansowe danego cyberataku, cyberproblemu. Natomiast stosunkowo mało mówiliśmy o tych aspektach zarówno makroekonomicznych, jak i o właśnie finansowych. Panie profesorze, jak można prosić o takie podsumowanie i komentarz dotyczący właśnie związku. Czy powiem tak, szanowni państwo, jako że reprezentuję uczelnię wyższą, wszystko zależy od edukacji. Wszystkie te elementy, które były połączone w każdym wystąpieniu praktycznie rzecz biorąc, jak dzisiaj tutaj padało, dotyczyło edukacji. I teraz wychodząc z tego punktu widzenia, możemy powiedzieć sobie jedną rzecz. Nasze myślenie, w moim przekonaniu oczywiście, jest myśleniem na poziomie taktycznym i operacyjnym. Taktycznym, jak skonfigurować określone systemy, operacyjnym, jak w określonych dziedzinach bądź branżach wdrożyć te, powiedzmy, systemy, zapewniając w tych dziedzinach bądź branżach określoną, no powiedzmy, określone bezpieczeństwo. Czy mówimy o przewadze konkurencyjnej? Nie. To nie jest przewaga konkurencyjna. W ten sposób postępują inni. Wszystkich, na kogo spojrzymy, postępują w ten sam sposób, który my duplikujemy i który w tym momencie powielam na tej sali. Co powinniśmy zrobić? Ja pozwolę sobie tutaj odnieść się do tego, co zrobili Niemcy. Kiedy zastanawiali się nad tym, jaka powinna być projekcja doskonałej ekonomii i co z tą ekonomią powinno się wiązać w wymiarze praktycznym. Rzecz dotyczyła takiego terminu, który się nazywa Energiewende. Zanim Niemcy przystąpili do realizacji tej koncepcji, stworzyli raport, w którym poddali w sposób krytyczny analizie cele, które dowiązali do Energiewende. Pierwsze, rozwoju przemysłu energetycznego, który będzie stanowił równolegle znaczącą część niemieckiej gospodarki, a nawet w założeniu przewyższającą tą dotychczasową, czasową, która stanowi główny motor, czyli przemysł motoryzacyjny. Co więcej, stwierdzenie, w jaki sposób realizacja tej koncepcji będzie narażona na różnego rodzaju, bym powiedział, przeszkody, zarówno natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Po trzecie, udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, czy jest to warte, aby realizować, a jeżeli tak, jakimi środkami, metodami, technikami. Nawiązuję tutaj do tej niemieckiej koncepcji po to, żeby wskazać nam, że w moim przekonaniu jesteśmy na takim oto etapie, w którym powinniśmy sobie zadać sami pytanie, dokąd zmierzają te trendy technologiczne. Które z tych trendów chcemy wykorzystać? W jakim zakresie jesteśmy w stanie je wykorzystać? W jaki sposób jesteśmy w stanie skonfigurować wynikającą z tą wiedzę z procesami edukacji? Szanowni Państwo, dla nas, siedzimy tutaj na tej sali, a elementy elektroniczne, telefony, komputery są to takim dodatkiem. Generalnie rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę, że przed wszystkimi zostały rozłożone
długopisy i kartki, żeby notowali swoje krótkie myśli. Są dwa miejsca na świecie, w którym w tym momencie takich wyobrazków byśmy nigdzie nie zobaczyli. I mówię tutaj o małych dzieciach, a nie o dorosłych ludziach. To jest Finlandia i to jest Kalifornia. Wszyscy, którzy idą do szkół, dostają tablety. Wszyscy uczą się od małego obsługiwać te tablety. Wszyscy uczą się zabezpieczać te tablety i zabezpieczać swoje dane. I uczą się w tym momencie bezpieczeństwa cybernetycznego, w cudzysłowie, w sposób naturalny. Nie wymuszony na zasadzie takiej, że musimy się nauczyć, jak instalować dane oprogramowanie, aby potem z niego korzystać. Te dzieci robią to w sposób automatyczny. Dla tych dzieci pisanie, takie jak i tutaj leży przed nami, powiedzmy, na kartkach, to jest coś ekstra, tak jak układanie kebab. To jest możliwa, opcjonalna forma edukacji, dodatkowa, ale nie wymagana. Jeżeli my byśmy poszli tym tropem myślenia, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli identyfikacji kluczowych trendów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, dowiązanych do projekcji rozwoju naszego państwa, dowiązanych do projekcji rozwoju naszej edukacji, uważam, że jesteśmy w stanie zrealizować to, o czym powiedział tutaj mój przedmówca, pan profesor. Jeżeli tego nie zrobimy w taki sposób, to będziemy w dalszym ciągu na poziomie operacyjnym i taktycznym odnosili sukcesy, jakie są powiązane do tych dwóch podmiotów, do tych dwóch poziomów. Nie dalej i nie więcej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre podsumowanie. Dlatego może reasumując, nasz panel podkreśla kilka aspektów. Na pewno ten aspekt cebuli, czyli separowania systemów fizycznych od systemów biznesowych, korporacyjnych. Na pewno czynnik ludzki, o którym bardzo dużo mówimy. Na pewno edukacja. I tak na koniec myślę, ta szansa dla Polski. Ja naprawdę wierzę i mówię, no dużo widzimy fajnych przykładów, chociażby takie jak Cybervizio i tym podobne, że faktycznie ta polska myśl technologiczna, inżynieryjna związana z cyberbezpieczeństwem może być globalizowana i możemy tutaj zostać takim następnym liderem światowym w tym zakresie i tego nam życzę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cały dzień konferencji, za panelistom. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, dziękuję pięknie w imieniu nas jako organizatorów oraz wszystkich partnerów za udział, wysłuchanie, wkład, pytania. I zapraszam serdecznie na kolejne edycje. Będę na pewno Państwa o nich informował. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia. Banki Polskiej Sieci Elektroenergetycznej SA, pana profesora doktora habilitowanego Jarosława Gryza, prorektora do spraw studenckich Akademii Sztuk Wojennych, pana doktora inżyniera Jacka Jarmakiewicza, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki i Instytut Telekomunikacji, pana Krzysztofa Podmińskiego, zastępcę kierownika projektu AMI, kierownika zespołu do spraw bezpieczeństwa, Departament Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych Tauron Dystrybucja, pana doktora inżyniera Mariusza Stawowskiego, dyrektora technicznego KLIKO, pana doktora habilitowanego inżyniera Jerzego Surmę, profesora SGH, Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, kierownika studiów podyplomowych zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz pana Mirosława Szymczaka, STU Service Manager z Microsoft Spółka. Zapraszam serdecznie na scenę.
3 godziny.
tylko 4 godziny. Gdzie się padało, że w Szwecji obrona terytorialna jest w stanie w 4 godziny zmobilizować na 40 tysięcy wojska, tak? Tego co pamiętam, 50 tysięcy, tak? Inna ciekawa dana, też z raportu PWC. Ile firm ze 100 badanych było świadoma ataku w trakcie jego trwania? Jakąś cyfrę potrzebuje, liczbę. Ile? 10. Mniej. Tylko jedna była świadoma ataku w trakcie jego trwania. No i jakby z naszego ogródka, ile firm w Polsce, jak myślicie Państwo, w procentach ma sformalizowane zasady bezpieczeństwa? Jako podpowiedź jest, że na świecie jest to około 91% firm. A w Polsce? 46% dokładnie. Też zgodnie z raportem PWC. Dzisiaj także na jednym z paneli była informacja odnośnie tych takich nowych zagrożeń, które też powoli docierają do Polski, czyli ransomware, tak? Szyfrowanie dysku, że nagle hakerzy przyjmą dysk, szyfrują dane, tak? Tutaj padało dzisiaj, że pan Pietraszkiewicz, prezes Pietraszkiewicz wspomniał o tym, że w zeszłym roku udało się, jeśli chodzi o kredyty, zablokować ponad 300 milionów fraudów w zakresie kredytów, tak? To taką podpowiedź Państwu rzucam. Jak myślicie, ile zarobili według raportu Intel twórcy takiego ransomware, który się nazywa CryptoWall, jeden z najbardziej znanych? Ile zarobili twórcy tego wirusa, szyfrując dane i żądając okupu Bitcoina? Jakiś pomysł w milionach dolarów? 325 milionów dolarów. Taki zysk za ogon. Tak, to zaczyna być bardzo poważny biznes w tej chwili i bardzo ciekawe informacje odnośnie potencjalnych zagrożeń. Tutaj padało odnośnie ustawy o ochronie danych osobowych, też taka bardzo ciekawa informacja, jeśli chodzi o raport PWC. W Polsce 70% firm deklaruje zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych, tak? A jak wiemy, już ponad paręnaście lat ta ustawa jest w toku i teraz, jak słyszymy, 4% wartości obrotu będzie potencjalną karą za jej nieprzestrzeganie. Jak myślicie Państwo, ile firm korzysta z chmury obliczeniowej w Polsce na podstawie raportu PWC? Na świecie jest to 69% około. Ile firm w Polsce deklaruje korzystanie z chmury obliczeniowej? 25? 30%. 30%, tak? To też pokazuje jakby pewną skalę zagadnienia u nas versus świat. Tutaj koledzy z NIK przedstawiają swój raport, ja tylko pozwoliłem sobie parę wynotować takich cytatów, które przedstawię, zapomniałem o bezpieczeństwa, o pieszale, bez planu, już nie chciałbym tego drążyć. Natomiast ostatnią daną, myślę także z ciekawą, ile w Polsce firm ma scenariusze na wypadek incydentu. Tutaj danych światowych nie podaję, jako wskazówkę podaję, ile nasi południowi sąsiedzi mają, te firmy deklaruje, że ma takie scenariusze przygotowane. Jest 84% według raportu Intel. A jak to, myślicie Państwo, wypada w Polsce? Ile procent? 60%. Czyli 40% cały czas tych scenariuszy nie ma. 60%. Proszę Państwa, w związku z tym jakby chciałbym pierwsze pytanie skierować do Pana Mariusza Stawowskiego. Panie Mariuszu, no wszyscy mają, większość ma SIEMy, firewall, różnego rodzaju zabezpieczeń, tak? Wydajemy coraz więcej. Dlaczego jest tak źle, jak jest tak dobrze? Jak pan to definiuje jako praktyk, biorąc pod uwagę znajomość technologii i udział w tym procesie? No, sam pan powiedział przed chwilą, jakie są zyski cyberprzestępców. No, jeżeli ktoś ma duże zyski z jakiejś działalności, to tą działalność inwestuje. Inwestycje w cyberprzestępczość polegają przede wszystkim na tym, żeby wynajdywać pewność różnego rodzaju badania związane z omijaniem istniejących zabezpieczeń. Teraz jeżeli firma, która trudni się cyberprzestępczością, no, chce mieć dalej zyski, chce się dalej rozwijać biznesowo, no to potrzebuje stosować takie narzędzia, takie techniki, które będą w stanie no, być skuteczne. Ta skuteczność polega na omijaniu zabezpieczeń. I teraz jeżeli mówimy o inwestowaniu w bezpieczeństwo, czyli z tej drugiej strony, no to jeżeli skupimy się na takim tradycyjnym pojmowaniu bezpieczeństwa, czyli tak zwanym standardzie czy security checklist,
tak naprawdę jesteśmy skazani na porażkę, dlatego że wcześniej czy później nasze zabezpieczenia zostaną ominięte. Więc jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie, to trzeba niestety przyjąć taką obowiązującą, już przynajmniej w krajach zachodnich, strategię, która mówi o tym, że nie ma bezpieczeństwa takiego stuprocentowego i trzeba no wręcz strategii założyć, że do incydentu bezpieczeństwa dojdzie i powinniśmy być odpowiednio przygotowani do obsługi takiego incydentu. Teraz jak być przygotowani do obsługi incydentu? No tutaj wspomniałeś, że są SIEM-y, no ale osoby, które używają, które używały SIEM albo używają, no wiedzą, że SIEM jest wartościowy tylko w momencie, kiedy posiada no, odpowiednich ekspertów bezpieczeństwa, bardzo wysokiej klasy ekspertów bezpieczeństwa, które nad tym systemem czy narzędziem zarządzania bezpieczeństwem na bieżąco pracują. I teraz no, odpowiedź jest taka, no każda firma ma zabezpieczenia, ale te zabezpieczenia wcześniej czy później zostaną w jakiś sposób ominięte. No trudno jest znaleźć, ja nie słyszałem o firmie, która no, nie miałaby incydentu bezpieczeństwa w ostatnich, nie wiem, dwóch latach, no, nie miałaby zainfekowanych komputerów. Te incydenty często przenoszą się, czy z ich efektem są naruszenia bezpieczeństwa, czyli na przykład wycieki danych, albo zablokowane systemy. No i teraz w momencie, kiedy nie mamy tego drugiego obszaru, czyli odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem, zautomatyzowanego zarządzania bezpieczeństwem, tak żebyśmy nie byli uzależnieni od czynnika ludzkiego, czyli od stale pracujących dla nas ekspertów, którzy siedzą nad tym SIEM-em, odpowiednio go obsługują, no to jesteśmy skazani tak naprawdę na no, albo poważne, albo mniej poważne konsekwencje. Okej. Okay. Dziękujemy. Kolejne pytanie chciałem skierować do Mirosława Szuczaka, przedstawiciela Microsoft. Chodzi mi konkretnie o ten wymiar, który tutaj wcześniej mówiliśmy, polskich przedsiębiorstw, które w 30% korzystają z chmury obliczeniowej versus światowe dane 69%. Jak wy, jako no, jednak czołowy dostawca rozwiązań chmurowych, to definiujecie? Dlaczego tak tutaj w Polsce to jest? Te 30% to też może być trochę optymistyczna liczba, tak naprawdę, bo pojęcie chmury jest dość szerokie. Właśnie, co to jest ta chmura? Co to jest ta chmura? Co to jest ta chmura? No, ja pamiętam z korporacji, że zawsze się mówiło, że ta chmura, to samo co sprzedawaliśmy wcześniej, to teraz się inaczej nazywa. No, inni mówią z kolei, że to jest ten sam komputer, tylko gdzie indziej. Natomiast to tak i nie, tak? Jest oczywiście kilka modeli chmury, to co Microsoft oferuje i propaguje zarówno jako chmura obliczeniowa Azure, czyli infrastruktura i usługi platformowe służące do budowania aplikacji i rozwiązań takich naturalnych chmurowych, jak i oczywiście to, co wiele osób używa, czasem świadomie, czasem nieświadomie, czyli po prostu software as a service, gotowa platforma już software'owa podawana z chmury. Czy to jest chmura teraz, bo chmura będzie szerokie, prywatna, hybrydowa, publiczna, taka prawdziwa chmura to jest chmura publiczna. Ewentualnie chmura hybrydowa, kiedy chcemy trochę jednak zachować infrastruktury czy aplikacji u siebie, a resztę pobieramy z chmury publicznej. Chmura prywatna to jest po prostu centralizacja najczęściej mocy obliczeniowej. Z różnych dobrych powodów rzeczywiście tak się dzieje. Teraz dlaczego to jest 30%, czy to jest nawet 20%, a nie 60%, tak jak w reszcie świata, czy może reszta świata to też jest zbyt optymistyczne, ale są miejsca rzeczywiście, gdzie z tej chmury korzysta się dość odważnie. No pewnie te same badania zresztą, które cytowałeś, tak samo jak i nasze, wymieniają kilka aspektów i takie też są nasze doświadczenia w rozmowach z klientami. To pierwszym elementem jest brak zaufania, czy strach, czy jakbyśmy tego nie nazywali, generalnie chodzi o to samo, czy to na pewno jest bezpieczne, tak? Czy te dane nie wyciekną, czy rządy obcych państw nie podsłuchują, nie podglądają tych danych. Mnóstwo mitów, przesądów i rzeczy, które biorą się w zasadzie nie wiadomo skąd. W tym zakresie jedynym działaniem, jakie można podjąć i podejmujemy, zresztą nie tylko my, tak jak każdy inny dostawca usług chmurowych, jest po prostu edukacja, pokazywanie jak rozwiązania chmurowe, jak są budowane, jak są zabezpieczane. To, o czym wspominał przedmówca, że
cyberprzestępczość inwestuje intensywnie w przemywanie zabezpieczeń, z drugiej strony cyberbezpieczeństwo inwestuje, żeby to zabezpieczenie jak najbardziej komplikować. Na przykład nasze chmury obliczeniowe posiadają zespoły po obydwu stronach chmur. Posiadają zespoły przełamujące zabezpieczenia i zespoły wynajmujące tych, którzy przełamują. Jest taka ciągła zabawa w kotka i myszkę, między innymi po to, żeby właśnie być nadal o ten krok przed przestępcami, którzy oczywiście na różne sposoby próbują spenetrować również chmurę Microsoft. Czyli ta niepewność, tak? Oczywiście dla klientów, którzy są najbardziej niepewni, proponujemy rozwiązania typu szyfruj wszystko. I to nie musi być szyfrowanie takie, jakie na przykład my jako dostawca oferujemy. Może być szyfrowanie dowolnym sposobem, kluczem klienta. Wszystko, co jest po stronie chmury, jest zaszyfrowane, niedostępne dla nas. Co i tak w zasadzie można powiedzieć, z naszego punktu widzenia, zresztą jest zawarte też w umowach, które podpisujemy z klientami Microsoft, w sensie chmury, danych, które przechowujemy, jest tylko podmiotem przetwarzającym dane. Przetwarzającym, nie wykorzystującym tych danych do niczego więcej. Właścicielem danych nadal jest klient, czyli osoba, która podpisuje z nami usługę o przetwarzanie danych. Tutaj zresztą przedmówcy w kontekście prawnym też wielokrotnie prowadziliśmy te dyskusje, mamy nawet zresztą taką wspólną konferencję Trusted Cloud Day, gdzie mówimy o prawnych aspektach chmury, o tym, jakie są prawne uwarunkowania, rekomendacje, interpretacje i tak dalej. Dalej oczywiście tych czynników może być więcej, bo jest też ten aspekt chyba u nas taki dość istotny, czyli to przywiązanie do posiadania. Żeby jednak mieć u siebie tą infrastrukturę, ja ją zarządzam, ona wtedy jest najbezpieczniejsza. Zwykliśmy mawiać, że gdyby NSA trzymało swoje dane w chmurze, to Snowden nie miałby możliwości włożenia tego USB gdzieś w tą infrastrukturę i wyniesienia tych danych. Po raz, że nic nie można, żadnego USB nośnika pamięci nigdzie spokojnie i bezkarnie zainstalować, ani też nic nie można wynieść. Nie ma takiego pojęcia na przykład w naszych centrach przetwarzania danych, jak główny administrator, jak administrator posiadający uprawnienia do wszystkiego. Zarządzanie dostępem ludzi serwisowych, serwisantów do infrastruktury jest zadaniowe i czasowe. Jest wybitnie ograniczone i monitorowane. Wszystkie zdarzenia, które wybiegają poza to, co zostało przydzielone w ramach danych uprawnień, są natychmiast raportowane i podnoszą rozmaite alarmy bezpieczeństwa. Więc tutaj po tej stronie, czy to jest bezpieczne, jak my sobie z tym radzimy, to też czasami zapraszamy klientów, proszę przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Innym aspektem, to z kolei można zadać sobie pytanie, dlaczego w tych innych krajach klienci decydują się tak chętnie na korzystanie z chmury. Bo coraz więcej klientów, przedsiębiorstw, instytucji rozumie, czy zdaje sobie sprawę, że utrzymywanie data center, zabezpieczanie go, operowanie nim, wszystkie procesy, procedury i tak dalej, to nie jest ich podstawowa działalność. Mają inne, ciekawsze i bardziej zyskowne rzeczy do robienia. I to jest też taki moment, kiedy sobie to uświadomimy, kiedy rzeczywiście ta chmura przestaje być taka straszna. Bo to, czy jest bezpieczne, czy nie, to albo to rozumiemy i wtedy się nie... Znaczy zrozumiemy, jak jest zbudowana chmura, z czego się składa, jak jest zabezpieczona, to przestaje być problem, też jak jest zabezpieczona umownie, prawnie. Albo używamy tego jako takiej zwykłej wymówki. Myślę, że te aspekty tak, żeby się nie rozgadywać, bo to jest temat rzeka, to temat chmura, więc w zasadzie moglibyśmy długo na ten temat. Jasne. Dziękujemy bardzo. Temat chmura. Tak uzupełniając troszkę wypowiedź, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jaki jest poziom dojrzałości chmury, w szczególności chmury Microsoft. Tutaj chciałem wykorzystać taki ciekawy dosyć przykład, jako że Europejskie Centrum Biznesu wywodzi się z Lublina. W Lublinie przykładowo autobusy, czyli klient publiczny jest wpięty do chmury Microsoftu, do Azura i autobusy komunikują się poprzez chmurę. Jest to bezpieczne, jest to komunikacja dwukierunkowa, monitorowanie lokalizacji, monitorowanie systemów komunikacyjnych, systemów zasilania w autobusach i
tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj już o zastosowaniu chmury takiej, no, nazwijmy to publicznej, do dosyć zaawansowanego rozwiązania paraprzemysłowego. Myślę, że następnym krokiem, tutaj życzę tego firmie, będą systemy na przykład energetyczne, czy systemy SCADA w przemyśle. Także zresztą za chwilę taki przykład się pojawi. Więc mówimy, że 30% tylko użytkowników, ale ten jest dobry, ponieważ ten poziom dojrzałości, to co jest dostępne w tej chwili już w chmurze, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa i bezpiecznego włączania urządzeń typu IoT, typu internetu wszech rzeczy, jest już w tej chwili faktycznie na bardzo wysokim poziomie dojrzałości. Zdecydowanie, znaczy, dziękuję za te przykłady. Pytanie było trochę, dlaczego nie, natomiast z tych 30%, które firmy korzystają, są już firmy energetyczne, są rozwiązania do prognozowania zużycia energii, do zarządzania efektywnością energetyczną, to jakby po stronie energetycznej. No, nie jest jakąś szczególną tajemnicą, to jest taki nasz publiczny case study, czy studium sukcesu. Zbieranie jednolitych plików kontrolnych, czyli kolekcja JPK jest prowadzona przy pomocy aplikacji osadzonej w Azurze. Dało się to zrobić w sposób bezpieczny i skuteczny i to jest przykład takiego zastosowania idealnego do rozwiązań chmurowych, kiedy w zasadzie raz w miesiącu mamy średnio przewidywalne, a przynajmniej wiemy też, że stale rosnące zapotrzebowanie na moc, na pasmo, na przestrzeń dyskową i tak dalej. Budowanie infrastruktury u siebie pod to jest sporym wyzwaniem logistyczno-finansowym. Chmura jest na to gotowa. Tych przykładów możemy oczywiście tutaj mnożyć, a chętnie już może po debacie porozmawiam, co jeszcze i gdzie w finansach, w sektorze publicznym, właśnie w energetyce, w szeroko rozumianym utilities. No, mamy już naprawdę pierwszych innowatorów, którzy są bardzo chmurowi i widzą w tym duży sens. To jest taki dźwięk, którym postanowiłem dyskutować panelistów, ponieważ czas będzie nas gonił coraz bardziej. Poprosiłbym teraz pana Jeremiego Grykę, żeby opowiedział nam okiem praktyka, jak polskie sieci elektroenergetyczne podeszły do zagadnienia bezpieczeństwa, pewnie w kontekście skali, ale nie tylko, jak zakładam, tak żeby trochę zobaczyć takich prawdziwych, realnych rozwiązań na te bolączki, o których dzisiaj była mowa podczas całego dnia naszego spotkania. Ja bym wolał zacząć od pewnego rysu historycznego wręcz, spojrzeć wstecz w czas i w głąb tego, co się wydarzyło w obszarze bezpieczeństwa systemów SCADA wręcz na przestrzeni ładnych paru lat. Łatwo znaleźć w internecie listy dużych zdarzeń, które były związane z systemami SCADA w różnych obszarach przemysłu. Tu dostaliśmy na ekranie zbliżenie na obszar 30 lat temu. Taki pierwszy duże zdarzenie w obszarze energetyki to było włamanie cybernetyczne do, nie, zostawmy gaz, prostokącik pokazuje miejsce w roku 1997, przepraszam, gdzie do zespołu zapór wodnych i elektrowni wodnych Salt River niezadowolony pracownik zwolniony uzyskał dostęp przez modem. Miał ten dostęp przez kilka miesięcy, zanim został wykryty. Nie narozrabiał za bardzo, chociaż na ten temat informacje są sprzeczne. Są też informacje o stratach rzędu 40 tysięcy dolarów. Nie wiem nic wielkiego. Jakiś czas później mamy przykład włamania do systemów niezależnego operatora sieci przesyłowej w Kalifornii, gdzie system podobno służący tylko do demonstracji produktów systemów tegoż operatora okazał się być podłączony za tym firewallem prawidłowo, ale oprócz tego bezpośrednio do sieci internet i małoprawny haker uzyskał dostęp do tego systemu. Znowu brak dokładnych informacji o tym, jakich
jakich szkód narobił, nawet nie ma informacji o stratach finansowych. Mamy tutaj już dwa typowe zdarzenia, które mogą przeszkodzić w utrzymaniu bezpieczeństwa, czyli niezachowanie podstawowych zasad. Kolejne zdarzenie z prawej strony naszego obrazka to tak naprawdę nie jest żaden incydent bezpieczeństwa, tylko próba, test, który wykonano w stanie Idaho w Instytucie Badawczym. Po zdarzeniach, które nastąpiły wcześniej, trzeba było udowodnić sobie, jak źle może być, kiedy do włamania dojdzie w odniesieniu do systemów przemysłowych. Wytypowano 2-megawatowy generator, to jest urządzenie wielkości wagonu kolejowego, niezbyt dużego. Obudowano go ścianą ceglaną, dużą ilością kamer i uruchomiono, po czym przyłożono do niego złośliwe sterowanie. Sterowanie, które mógłby przyłożyć haker. Urządzenie się rozleciało w bardzo widowiskowy sposób, dymiło, części latały na kilkadziesiąt metrów. No nie było tutaj turbiny, tak jak w jednej z polskich elektrowni w 98. Kolejne zdarzenie, to już mówimy o latach 2000, w elektrowni atomowej został znaleziony robak Slamer. 8 lat po tym, jak, proszę, to jeszcze nie 8 lat, to system, jeżeli pamiętamy robaka Slamer, to był robak, który rozprzestrzeniał się w serwerach MS SQL, wymagał bezpośredniego dostępu pomiędzy systemem zarażonym albo zarażającym, a tym, który ma być zarażony. Ten system, który został zarażony, służył do sterowania najbardziej. Na następnym slajdzie znacznie mniej tych zdarzeń będziemy omawiać. Pierwsze, o którym chciałbym wspomnieć, to jest zdarzenie, które w moim przekonaniu prywatnym mogło być kanwą do tego, co opisał Mark Ellsberg, wspomniany już dzisiaj kilkakrotnie w książce Blackout. Firma Telvent to jest producent oprogramowania do systemów SCADA i tam doszło do wycieku projektów i kodów źródłowych tychże materiałów. No, nie mamy dokładnej informacji o tym, czy wiedza uzyskana przez przestępców w ten sposób została wykorzystana w jakiś praktyczny sposób, ale pokazuje kolejny wektor ataku na infrastrukturę krytyczną, który bardzo, bardzo groźny. Następne zdarzenie, o którym chciałbym wspomnieć, to jest coś, co właściwie powinno nam podnieść włosy na głowie. Elektrownia atomowa za naszą zachodnią granicą, RWE. Znaleziono tam w zeszłym roku robaka Confiker. Jak dobrze pamiętamy, 8 lat wcześniej ten robak się rozprzestrzeniał się przez dziurę w Microsoft Windows, poprzez USB i poprzez sieć. Wyhodowali go aż do zeszłego roku. Ostatnie dwa zdarzenia, o których chciałbym opowiedzieć, dotyczą naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy, rok temu, czyli w końcówce roku 2015 i kilka miesięcy temu, w końcówce roku 2016. Miały tam miejsce dość widowiskowe zdarzenia. Pierwsze z nich, jeśli można następny slajd, pierwsze z nich, czyli grudzień 2015, zostało nazwane pierwszym blackoutem, który został spowodowany celowo przez hakerów. Uczestniczyły w tym trzy lokalne firmy dystrybucyjne OSD i call center jednego z nich. Został użyty specjalnie spreparowany na tą okazję malware o nazwie Black Energy. Patrząc na zdarzenie od góry, no to udało się przeniknąć od systemów IT do systemów OT. Udało się zrekonfigurować UPS-y na stacjach energetycznych tak, żeby się nie włączyły, kiedy zaniknęło zasilanie główne. Udało się wyłączyć 30 odłączników
na stacjach energetycznych zdalnie. Około 10 miliona ludzi nie miało prądu. Następnie zniszczono firmware sterowników serial Ethernet, co uniemożliwiłoby sterowanie tych urządzeń nawet po przywróceniu częściowego zasilania. A na deser zniszczono dane na dyskach twardych operatorów tego systemu, więc nie mogli w ogóle nic zrobić. W raportach można znaleźć taki dość malowniczy obrazek, jak to pracownik zmiany w jednej z tych firm nagle zobaczył, że kursor myszki przesuwa mu się po ekranie, ewentuje w kierunku klawisza wyłącz, potem w kierunku OK, tak, faktycznie wyłącz. I jego myszka już nie przesuwała tego kursora. Dobrze, że widział, że to się dzieje. W międzyczasie trwał taki telefoniczny DOS na centrum telefoniczne. Jakimś zbiegiem okoliczności numery A tych połączeń, których tam było setki tysięcy, były koło Moskwy. Nasi koledzy z Ukrainy po około 6 godzinach przywrócili zasilanie na ostatnim z wyłączonych obiektów, za co wielkie im brawa, bo robili to przy pomocy samochodów, podjechania do stacji energetycznej, telefonów, czy teraz można, tak, teraz można. Informacje z października zeszłego roku, jeszcze wtedy nie wszystko udało się posprzątać. To jest taka ciekawostka, proszę zwrócić uwagę, że pojawia się zupełnie nowa kategoria ataków denial of service, czyli na przykład ataków telefonicznych, dronowych, czyli duża ilość dronów nas nagle atakuje, duża ilość kamer, duża ilość jakichś inteligentnych urządzeń, tak, albo sterowanych urządzeń, która przeprowadza atak denial of service. To jest zupełnie jakby nowa kategoria. I krótko o tym, co się wydarzyło kilka miesięcy temu, krótko z dwóch powodów, bo wydarzyło się dużo mniej i jeszcze mniej o tym wiadomo, ale można przypuszczać, że była to powtórka z zdarzenia sprzed roku. Tym razem ofiarą padł odpowiednik BSN na Ukrainie, czyli operator sieci przesyłowej i jedna jego stacja energetyczna na północ od Kijowa. Nie wiadomo dokładnie, ile osób nie miało prądu, przynajmniej przez 75 minut raptem. No grudzień to był. W obu przypadkach proszę pamiętać, że to nie są ostatnie dni przed świętami, tam już później święta obchodzą. Nie jest to aż tak dramatyczne. Można przypuszczać, że ten atak z zeszłego roku był tylko ostrzeżeniem, iż my nie tak jesteśmy, nadal mamy nad nami kontrolę. Ale jak do tego tak naprawdę doszło? Zaczęło się od e-maila. Dokładnie tak samo jak setki tysięcy czy miliony zaszyfrowanych dysków w komputerach prywatnych, firmowych czy użytkowników bankowości elektronicznych ukradzionych z ich pieniędzy. Natychmiast wyparowany e-mail dostarczył plik Excel, w którym znajdował się malware. Ten malware zaczął od jednego komputera, w odpowiedni sposób rozprzestrzenił się na więcej komputerów. W końcu któryś z tych komputerów okazał się być komputerem mającym dostęp do sieci OT, sieci sterowania, i w tym momencie umożliwił zdalne sterowanie tym komputerem. Odbyło się to na zasadzie zdalnego sterowania odpowiedniego komputera. Także bardzo niebezpieczny scenariusz, przełamujący tak naprawdę ludzi. To jest ekran, który zobaczył na własne oczy pierwsza osoba, która otrzymała tego wirusa. Tłumaczenie na język polski, które dołożyłem na dole, jest nieautoryzowane. No, w każdym razie widzimy, że jest to po prostu zachęta do wyłączenia ręcznego zabezpieczeń, które w pakiecie Microsoft Office producent zainstalował, administrator skonfigurował, żeby ostrzegać użytkownika przed niebezpiecznymi działaniami. No wystarczy zachęcić,
to było wyłączone. A tak wygląda ekran, który w zeszłym tygodniu chyba z jednego z ostrzeżeń o malwareze w Polsce spotkaliśmy. Wektor jest dokładnie taki sam. Malware jest rozsyłany w postaci pliku Wordowego tym razem. Ten plik zawiera kod wykonywalny, który zostanie uruchomiony na stacji roboczej klienta bez tłumaczenia. Czyli mamy sytuację, w której przez dłuższy czas musieli przestępcy mieć dostęp do systemów, do których chcieli się włamać. Tych 6 miesięcy w obu przypadkach i poprzedniorocznego i zeszłorocznego zdarzenia są dane. W przypadku zeszłorocznego zdarzenia w jednym z raportów znalazła się informacja, że e-mail przyszedł z ministerstwa właściwego, żeby było jasne. Tego e-maila się pracownik spodziewał, znał osobę, od której otrzymał e-mail. Ten e-mail nie był sfingowany, tylko ten Excel był. Po prostu ładunek został dostarczony przez osobę nieświadomą. To, co jest najważniejsze w tych zdarzeniach, to to, że zabezpieczenia są łamane dopiero po umiejscowieniu się na komputerze. To ludzie powodują, że jest to możliwe. To człowiek uprawnia malware do zainstalowania się na swoim komputerze. Zabezpieczeń, które chroniły systemy ukraińskie, było sporo i były aktualne i właściwe na dzisiejsze czasy. Były tam VPN-y, były tam systemy antywirusowe, były tam skanery antywirusowe, ale niestety skanery antywirusowe nie rozpoznały tego malware'u, ponieważ był on nowy, sporządzony specjalnie na tę okazję. Człowiek umożliwił jego uruchomienie i tak dalej. Także to, co było takim elementem przełomowym, to było możliwość zdalnego dostępu z uprawnieniami odpowiednimi pomiędzy siecią z dostępem do internetu, a siecią, która służy do sterowania. I dlatego wydaje się, że w epoce, w której powinniśmy byli już zapomnieć o galwanicznym rozdzieleniu, powinniśmy ponownie przemyśleć i zacząć stosować, i to bardzo, bardzo rygorystycznie, model wielowarstwowego bezpieczeństwa nazywanego ochroną perymetryczną lub defense in depth pod różnymi względami. Powinniśmy stosować zarówno strefy sieciowe, które rozdzielają różne obszary. Proszę zauważyć, że ten model cebulowy, który mamy na obrazku, bardzo fajnie pokazuje, że jest bardzo mało miejsca w tym najbardziej krytycznym kawałku na środku. Im mniej tam będzie, tym łatwiej to będzie ochronić. Im bardziej będzie to oddzielone od innych elementów, tym łatwiej to będzie ochronić. Ten sam sposób myślenia powinniśmy stosować do różnych zabezpieczeń dających ochronę pod różnymi względami na różnych poziomach. Drugi raz komentarzem, bo jest to bardzo ważny slajd w kontekście praktycznie wszystkich systemów, o których tutaj mówimy, chociażby Internet of Things i tym podobnych, gdzie faktycznie następuje to oddzielenie tej warstwy fizycznej, czujnikowej, od warstwy innych systemów, nazwijmy to biznesowych i korporacyjnych. To jest bardzo, bardzo ważne. Na to zwrócić szczególną uwagę. I nawiązując do poprzedniej właściwie sesji, to dlaczego to powinniśmy robić? Czy ktoś tam każe, czy to tylko analiza ryzyka powinna była nam to wykazać? No norm, które mówią, że należy dostosować, jest na pęczki różnych krajów, organizacji międzynarodowych. Bez trudu znajdziemy zalecenia na ten temat w nawet nie najnowszych opracowaniach wspomnianego tutaj, ćwiczonego na różne sposoby RCB. Może następny slajd, bez wchodzenia w szczegóły, bo mój czas się kończy.
Schemat na górze pochodzi z normy niemieckiej, tutaj tylko tłumaczenie mamy zachowane, gdzie aż 7 warstw zostało wyróżnionych, gdzie w tej strefie na lewo od głównego grubego firewalla może być tego więcej, może być więcej poziomów, może więcej rozdzielnych stref. Niemcy twierdzą, że będą to mieli w rozporządzeniu mającym moc prawną w najbliższym czasie i w ten sposób jest zapewniane rozdzielenie ich prawie. No my czekamy z utęsknieniem, a właściwie uczestniczymy w pracach ECB nad nowymi regulacjami w tym zakresie, ale tak jak to również było powiedziane w poprzedniej sesji, nie spodziewamy się tam nic nowego. To są rzeczy, o których już wiemy od wielu lat i wypadałoby je po prostu zacząć wreszcie stosować. Bardzo dziękujemy. Ja mam takie pytanie do pana Jacka Jarankiewicza. Pan drugim bodajże dosyć szczegółowo opisał projekt BIPS-e, więc... Okej. Okay. No w każdym razie wydaje mi się, że to jest ten moment, jakby mógł pan swoje 5 groszy dorzucić do dyskusji. Tak, jeśli mogę. Przy czym nie wiem, czy ma pan tą prezentację, którą wysłałem. Obawiam się, że ona jest w długim wydaniu. Jest w długim wydaniu właśnie. To pan powie, w którym slajdzie mam tak, pojawić się. Mogę przybliżyć się. To może zacznijmy od końca. Proszę bardzo. A tutaj, gdzie jest system przedstawiony, to jest tu wyżej. O, i tutaj, i tak? Dokładnie tak. Proszę bardzo. Przepraszam, jeśli mogę, to chciałbym widzieć, co będzie prezentowane, bo z tamtej pozycji nie widać. Proszę Państwa, mówiliśmy dzisiaj na temat ataków, które miały miejsce na Ukrainie i wspomniałem Państwu, że gdyby był stosowany system, który jest opracowany przez konsorcjum i projekt nazywał się BIPS-e, to wtedy te ataki nie mogłyby skończyć się powodzeniem. Tutaj tak na marginesie jeszcze chciałbym dodać, że co prawda oficjalne informacje dotyczące ataku na Ukrainie są takie, że przyszło to w załączniku Excela, ale wierzcie Państwo, że łatwiej chyba kupić człowieka, i który zorganizuje atak od wewnątrz, niż bardzo obawić się w takie narzędzia teleinformatyczne. Ale gdyby takie narzędzie teleinformatyczne znalazło się tutaj w naszej sieci, to jest przykład właśnie tej stacji, która prowadzi zarządzanie z centralnego punktu, to znaczy to, gdzie jest PSE. I tutaj widzimy elektrownię, która dysponuje swoimi generatorami. Też na marginesie powiem, że taki generator to naprawdę bardzo cenna rzecz. Z SIFZ-u wynika, że koszt generatora 450 MW to jest z całą infrastrukturą 3,5 miliarda złotych. Więc jest o co walczyć. Tym krytycznym właśnie, tą krytyczną ścieżką jest ścieżka, która pochodzi z kierunku systemu sterowania, która wcale nie musi być realizowana właśnie przez PSE, tak? Trudno sobie to wyobrazić, żeby akurat PSE zależało na tym, żeby dokonać destrukcji własnej sieci, ale gdyby komuś udało się wejść na stację i przesyłać albo modyfikować przesyłane komendy, te, które sterują turbiną, to tutaj jest na drodze tej ścieżki jest taka sonda SCADOSKA, która analizuje przesyłane komunikaty. Te komunikaty pochodzą z systemu sterowania i one są sprawdzane co do swych wartości, do swojego profilu w stosunku do tego, co jest, no powiedzmy, takim dobrym wzorcem ruchu. Sam system, który jest tutaj wpięty w tą stację, jest opisany tymi zielonymi takimi ikonkami, łącznie z komputerami. One są zielone, co warto też wspomnieć, to, że one słuchają tego, co jest w sieci i nie mają możliwości kontaktu z siecią wewnętrzną, czyli to nie jest wprowadzenie dodatkowej podatności do systemu elektroenergetycznego. Oddziaływanie, owszem, może być realizowane z tego systemu. Nawet przewidzieliśmy takie
taki mechanizm filtrowania, jednak no, ze względu na przepisy, które obowiązują w elektroenergetyce, to jest niedopuszczalne. Więc słuchamy tego ruchu i porównujemy ten ruch, który jest skadowski. Jeśli ten ruch skadowski ulegnie no, zmianie, wtedy system, który tutaj jest, to jest sonda skadowska, zgłasza tą informację do specjalizowanego SIEM-u, który to jest tutaj w jednym miejscu, ale też tutaj wyżej, do specjalizowanego systemu, który analizuje logi pochodzące z tych elementów systemu MIPS-e. Także analizujemy właściwie wszystkie logi, które możemy zanalizować, bo jest też zbudowany moduł, przez który dostarczane są informacje te zwykłe z sieci takiej komputerowej czy z systemów operacyjnych. Ale to nie jest jedyny przykład właśnie, gdzie zostały zastosowane mechanizmy ochrony. Innym elementem jest, to są systemy honeypotów skadowskich. To są urządzenia, które zachowują się dokładnie tak, jak systemy sterowania. Dysponują także własnymi adresami IP, do których może dostać się aplikacja, która jest bądź wewnątrz takiej stacji, bądź na zewnątrz. I tutaj na zewnątrz to są dwie drogi, to Państwo widzieliście, a druga droga dojścia do systemu sterowania to jest przez dostęp inżyniercki. To jest tutaj ten element po lewej stronie. Element inżyniercki no, występuje w tych stacjach, ponieważ ten cały sprzęt podlega no, nadzorowi, maintenance'owi, czyli dodatkowe oprogramowanie, czy też zmiany są dodawane do systemu. Tutaj, na tej drodze, występuje komputer, który organizuje właśnie taki dostęp inżyniercki. Ten komputer jest no, dość specyficzny. Otóż wszystkie operacje, które są wykonywane przez operatora, są monitorowane i są przekazywane online do właśnie systemu, który może obserwować operator. To jest ten system GUI, gdzie mamy mapkę systemu skadowskiego i wiemy, co wykonywane jest przez operatora i jakie operacje są wykonywane. Całość też nagrywana jest w postaci wideo tego, co się dzieje od strony systemu inżynierskiego. Załóżmy, że mamy aplikację, która dostała się na stację, tak jak to było w stacji na Ukrainie. Ta aplikacja musiałaby się zainstalować na którymś z tych komputerów, które są tutaj wewnątrz, które posiadają systemy operacyjne. Aplikacja co pewien czas sprawdza elementy i zapisuje ruch telekomunikacyjny, teleinformatyczny, który tutaj jest, ten, który dotyczy zarówno skady, jak i sterowania. Jeśli by to miało miejsce, to aplikacja ta musiałaby odwoływać się do odpowiednich komputerów, które są tutaj wewnątrz sieci. Każdy komputer ma właśnie taki mechanizm jak system informowania o zdarzeniach bezpieczeństwa. Te elementy też są pozyskiwane z systemów, czyli operatora już tego elektroenergetycznego. To jest ten element i też jest to analizowane przez SIEM. Ponadto mamy tutaj możliwość kontroli konfiguracji, co jest właśnie bardzo istotne, czy konfiguracja, która była zadana wtedy, kiedy system był uruchamiany, jest identyczna, czy też zmieniły się na przykład urządzenia, czy jest tutaj jakiś wetknięty no, pendrive do serwera. To wszystko jest zbierane przez komputer i każda zmiana jest wysyłana do serwera, który pokazuje te informacje właśnie na tym elemencie no, wskazującym. Ponadto zintegrowaliśmy ten system z IDS-ami i zwykłymi takimi honeypotami, które obsługują sieci takie typu Enterprise. To też jest istotne. No i jeśli tutaj też muszę taką ciekawostkę powiedzieć, że w pewnej dużej sieci takiej elektroenergetycznej na pewnej stacji wykryto no, zainstalowany w 98 roku w systemie operacyjnym Windows, no, tym pierwszym Windows 95, wykryto wirusa, który przez wiele lat sobie tam urzędował, dopiero wtedy, kiedy odwołał się do adresu, którego nie było w sieci. To też jest ciekawe. Mieliśmy też implementację tego, no, bo tu jest akurat w sieci PSE, ale w takiej sieci generacji rozproszonej, gdzie generowane jest prąd
Tam też żeśmy zbadali ten system. System został zbudowany i obecnie ma 8 poziom gotowości w 9-stopniowej skali, co oznacza, że w zasadzie jest przed takim, no, przed taką wersją pudełkową, tak, którą może być sprzedawana. Jeśli mogę, to tylko jeszcze zerknijmy na jedną z ostatnich folii, to jest trochę dalej. Tutaj są scenariusze, które nie chciałbym ich omawiać. To jest ten trzeci od dołu rysunek. Wspominałem Państwu o tej federacji systemów. Otóż w elektroenergetyce tutaj naprawdę nie ma czasu na to, żeby ktoś podnosił telefon i dzwonił do jakiegoś ośrodka centralnego i mówił, że u nas to już właściwie prądu nie ma. Żeby mogły te stacje bądź też punkty, które są nadzorowane pod względem bezpieczeństwa, no, są chronione cybernetycznie, żeby mogły ze sobą współdziałać, muszą być połączone przez systemy też właśnie takie ochrony pomiędzy domenami, które są tą własnością różnych firm. Tutaj mamy przykład, domenę PGE i domenę PSE. One będą współpracować, zaimplementowany został dość prosty mechanizm, ale jednak jest związany z polityką wymiany międzydomenowej pomiędzy dwoma właśnie takimi podmiotami, gdzie określono zasady, jakie wiadomości są przesyłane. Te wiadomości wcześniej muszą oczywiście podlegać po pierwsze oznaczeniu, czyli etykietyzacji, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no, często też muszą podlegać, że tak powiem, zgrupowaniu tych informacji, ponieważ rzeczywiście tych elementów, ilość danych, które są generowane z systemu bezpieczeństwa jest spora, na przykład z tej takiej sondy skadowskiej, którą Państwo widzieliście na etapie uczenia się, ta sonda generuje około 10 alarmów w ciągu sekundy. To jest sporo. To jest domena, która, to jest polityka wymiany pomiędzy domenami, ale w ramach domen ta polityka musi być inna. Ona musi dopuszczać informacje o, no, takich bardziej szczegółowych przesyłania danych, bardziej szczegółowych, które dotyczą danego przedsiębiorstwa, a które muszą być zastosowane w innych domenach. Tak jak mieliśmy atak na Ukrainę, to nie był jeden punkt, który nagle, prawda, został zaatakowany. To wszystko trwało miesiące. Czas przygotowania tego to jest około pół roku. Więc no, to jest naprawdę szmat czasu. A stało się to w ciągu jednej minuty, kiedy zgasło światło dla 250 około tysięcy ludzi. No, tutaj te mechanizmy pozwalają na wymianę jakby wiedzy na temat poziomu bezpieczeństwa w stacjach elektroenergetycznych. Już kończąc, muszę powiedzieć, że te elementy tego systemu są zbudowane modułowo. Można je stosować nie tylko dla elektroenergetyki, ale także dla zabezpieczenia na przykład gazociągów, gdzie stosowane są także takie protokoły przemysłowe, jak na przykład SCADA. Tutaj w tym wypadku to było IEC-104 i 61850, ale to są bardzo podobne, no, rozwiązania, jeśli chodzi o sterowanie. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pytanie od pana Krzysztofa Podwińskiego. A jak to jest z AMI? I bym prosił o prezentację, tak jakby się pan zmieścił w 10 minut, to by było z punktu widzenia reżimu czasowego dla nas idealne. Więc system inteligentnego moderowania to jest projekt, który jeszcze trwa w pełną dystrybucję. Projekt, który obejmuje swoim zasięgiem około 13 liczników. W każdym razie 330 tysięcy liczników to jest taka docelowa ilość, która ma zaistnieć w projekcie. Na chwilę obecną mamy zainstalowane 306 tysięcy. To jest informacja z zeszłego tygodnia. W tym tygodniu w poniedziałek żeśmy dokonali kolejnych odbiorów przemysłowych wdrożeniowych. Jest to projekt ulokowany w mieście Wrocławiu. Dotyczy w zasadzie obszaru miejskiego miasta Wrocław. Po to, żeby mówić o bezpieczeństwie takiego systemu, należy dokonać pewnego rodzaju dekompozycji, bo mówi się wiele o bezpieczeństwie w takim spojrzeniu ogólnym. Natomiast tego typu
systemach należy spojrzeć na to w sposób taki bardzo zdetalizowany. Po to, żeby Państwu przybliżyć, czego dotyczy problem, pozwolę sobie tutaj taką makietę naszpicować, gdzie występują urządzenia systemu AMI. System AMI to jest, zaczyna się tak naprawdę u klienta, jest to zainstalowany licznik poprzez medium komunikacji, jakim jest pasmo PLC do koncentratora. Koncentratory są instalowane w stacjach elektroenergetycznych będących już po stronie operatora OSD. Poprzez komunikację operatora zewnętrznego telekomunikacyjnego do naszych systemów IT. Czyli trafia to na firewalla i dalej, że tak powiem, jest propagowane w ramach naszego CPT do odpowiednich systemów. Patrząc na to w sposób taki bardziej ogólny pod kątem bezpieczeństwa, tak jak powiedziałem, należy dokonać spojrzenia na poszczególne elementy tego systemu. Więc przedstawia to mniej więcej taką ogólną architekturę, wskazując Państwu, na ile ten system jest bezpieczny. Tutaj Pani adresowała pytanie typu, dlaczego ten system budzi tyle kontrowersji, prawda? Dlaczego instalowanie licznika inteligentnego wzbudza tyle niepokojów, a posługiwanie się smartfonem nie? To nie jest pytanie adresowane do Pani. Ja mówię tutaj ogółem, że spotykamy się z tym, odpowiadam osobiście na wiele, wiele pytań, między innymi również na te pytania związane z ochroną danych osobowych, więc pragnę Państwa uspokoić, są to systemy bezpieczne. Myślimy o bezpieczeństwie, nie jest to bezpieczeństwo nawet nadane takie przez dostawcę systemu. My go sobie parametryzujemy, wdrażamy według własnych koncepcji, które są oczywiście przebadane pod kątem bezpieczeństwa i to są naprawdę rzeczy, które nie są rzeczami standardowymi. To bezpieczeństwo nie jest takim bezpieczeństwem szablonowym, dedykowanym do rozwiązań AMI. Dlaczego bezpieczeństwo jest tak ważne? To jeszcze może powiem dwa słowa o tym, że system ma tak jakby dwie warstwy. Musimy mieć świadomość, że funkcjonalność każdego systemu to jest to, co taka dążność osób wdrażających, dążność użytkowników. System ma być funkcjonalny, prawda? Chcemy, żeby on był fajny, wygodny, sprawny, robi tam 15 tysięcy rzeczy. Natomiast bezpieczeństwo traktuje się jako koszt. My podchodzimy zupełnie inaczej. To jest produkt, który jest zaimplementowany w ramach tego wdrożenia. Nie jest to coś przy okazji. Nie chcę powiedzieć, że funkcjonalność jest ważniejsza, bezpieczeństwo jest mniej ważne. To są rzeczy, które się dzieją współbieżnie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, bezpieczeństwo jest, że tak powiem, odzwierciedleniem kosztów, jakie jesteśmy w stanie pokonać to bezpieczeństwo. A trzeba powiedzieć, że no, każde działanie jest pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy ryzykiem, a, że tak powiem, kosztem, jaki możemy poświęcić na minimalizację tego ryzyka. Prawda? Więc dokonaliśmy pewnej analizy pod kątem, zbudowaliśmy mapy ryzyka, te mapy żeśmy tam w jakiś sposób zmiarowali i doszliśmy do wniosku, że zastosujemy określone narzędzia ochrony po to, żeby nasz system był bezpieczny. Tutaj Państwu przedstawiam procesy, jakie są realizowane przez ten system, więc no, z punktu widzenia biznesowego jest to bardzo istotne, żeby on był bezpieczny. Idźmy może dalej, bo to są takie detale, mogę, że tak powiem, nie dobrać do końca. Może jeszcze wcześniej troszkę. O, tutaj. Tak jak czytamy opracowanie dotyczące bezpieczeństwa, mówi się głównie o cyberbezpieczeństwie, tak? Cyberbezpieczeństwo w rozumieniu takim, że jest celowe naruszenie, natomiast jest szereg zdarzeń i według różnych raportów jest to liczba sięgająca nawet 95%, które po ich wystąpieniu stwarza pewnego rodzaju no, oddziaływanie takie niekorzystne na nasz system. Są to zdarzenia losowe, są to zdarzenia wynikające z pogody, z przypadkowości, z nieświadomości, więc cyberbezpieczeństwo jest oczywiście marginesem, ale o tym się rozmawia, bo jest to ten margines takiego działania bardzo świadomego. Ja pozwoliłem sobie zrobić taką dekompozycję też przedstawiającą urządzenia, które występują w naszym systemie. Z jednej strony celowo napisałem, że one powinny być zabezpieczone od strony cybernetycznej, natomiast z drugiej strony jest to bezpieczeństwo fizyczne. Musimy mieć świadomość, że
naruszenie bezpieczeństwa często właśnie pochodzi z tej strony prawa, czyli bezpieczeństwo fizyczne. Nie mamy dostatecznie dobrze zabezpieczonych dostępów. Mamy, że tak powiem, upośledzone systemy nadzorowania stacji roboczych. Wiele elementów, które moglibyśmy wyeliminować w sposób taki bardzo prosty, prawda? Natomiast ta droga stanowi tak naprawdę pierwszy krok do naruszenia bezpieczeństwa naszego systemu. My dokonaliśmy tej analizy, wiemy, gdzie takie obszary występują. To, co mi się udało tutaj znaleźć, pewnie nie będę oryginalny, ale bo tutaj już się padła definicja cyberbezpieczeństwa, więc ja sobie znalazłem dwie takie definicje. I te definicje, że tak powiem, odnoszą się do ujęcia procesowego i ujęcia operacyjnego. Jak Państwo będziecie sobie w stanie to przeanalizować, przełożyć na własne podwórko, bo ja chciałem Państwu zaprezentować to, co myśmy zrobili jako przykład, jak można na to patrzeć. Na pewno musieli zrobić się to zupełnie inaczej, ale jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tych doświadczeń, byśmy naprawdę już chwilę nad nimi myśleli. One nie są takie standardowe, wyciągnięte z książki. One nie są standardowe pod kątem próby interpretacji, przełożenia norm i innych dokumentów na nasze bezpieczeństwo. My patrzymy na to od strony praktycznej. Oczywiście zgodność z przepisami dla nas stanowi pewien wyznacznik. Nie robimy tego w sposób dowolny. Robimy to w sposób przemyślany. Natomiast wiemy, które obszary będziemy akcentować. Wróćmy może jeszcze do tego slajdu, gdzie tutaj są te, właśnie, to został jeszcze może następny. To, co już było powiedziane, na co się kładzie też mały akcent, my o tym myślimy. Myślimy o tym, żeby była właściwa ochrona teleinformatyczna, ale sprawia się ogłosi odparzania, czyli to, co tutaj w tym syndromie ukraińskim zawiodło. Trzeba było wsiąść samochód, pojechać, wyłączyć, włączyć, prawda, zasterować. Natomiast my stawiamy, myślimy o tym, że nasz system ma być na tyle odporny, nawet w przypadku zdarzenia, jeżeli się coś zdarzy, mamy przygotowane prawie ciągłości odtwarzania. Znaczy mamy przygotowane, jest to proces. Na moment wdrożenia, bo system cały czas jest wdrażany, te plany istnieją, natomiast czy one będą za rok takie same? No nie, no bo się zmieni rzeczywistość, zmieni się może troszkę architektura systemu, może włożenie w CPD, może idziemy do chmury z takimi rozwiązaniami, o tym też myślimy, więc no, na pewno to się zmienia. Na pewno to się zmienia, powiem więcej. Jest potrzebny ktoś, kto na tym wszystkim czuwa. Kto na tym patrzy tak w pewnej wysokości. Nie patrzy na procesy, co się dzieje w sieci. Nie patrzy na to, czy aktualizacje antywirusów są właściwe, czy mamy najlepszy program antywirusowy i wiele innych takich czynników technicznych. Te czynniki techniczne, owszem, są ważne, tylko że jeżeli się dokona analizy przypadków takich naruszeń integralności systemu, to z reguły nie występuje jeden czynnik. To nie jest jeden antywirus, który nie wykrył, to nie jest, że tak powiem, jedna stacja. Nakłada się co najmniej 3 albo 4 czynniki, które prowadzą do skutecznego naruszenia bezpieczeństwa systemu. To, co tutaj też padło takie wcześniej stwierdzenie, możemy powiedzieć o bezpieczeństwie fizycznym, to jest mniej więcej przegląd tego, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Każdy pewno ma inne warunki, każdy ma inną koncepcję biznesową, każdy pewno będzie w stanie wskazać no, inne obszary, gdzie to bezpieczeństwo będzie dla niego istotne, będzie występowało, a gdzie nie występuje. No, w naszym przypadku występuje niemalże każdy z tych punktów. Może być dalej. System odczytowy HES jest to taka instancja, która generalnie gromadzi, zarządza, obraca danymi, które pochodzą z liczników. Tak? Czyli wszystkie dane, które są pierwotnie wytworzone w miejscu, jakim jest licznik, trafiają do systemu odczytowego HES. To jest taka może troszkę nie do końca właściwa nazwa systemu odczytowego, on również pełni różne inne funkcje, między innymi pełni funkcję zarządczą w stosunku do urządzeń, które znajdują się, że tak powiem, w jego zasięgu. I jest to bardzo istotny, taki bardzo neurologiczny zasób. No i pozwoliłem sobie tutaj dokonać pewnej dekompozycji, jak powinienem chronić ten system, żeby on spełniał podstawowe wymogi, albo nawet więcej niż podstawowe wymogi bezpieczeństwa. No. Więc jeżeli przejdziemy sobie przez tą checklistę i popatrzymy na to, czy faktycznie
występują te elementy, to według mnie w naszych realiach pozwala mi stwierdzić, że ten system jest bezpieczny. Bezpieczeństwo komunikacji. No, miałem ochotę zadać pytanie tutaj w drugim panelu chyba odnośnie operatorów publicznych telekomunikacyjnych. No nie udało się. W każdym razie jest to taki element, który jest pomijany. Bardzo często, powiedzmy, gdzieś tam ginie nam ten element jak komunikacja. Tak? Mało istotne jest, jeżeli to jest jeszcze komunikacja wewnątrz, wewnątrz naszego CPD, wewnątrz firmy. Oczywiście to jest ważne, natomiast nie ma wielkiego problemu. Natomiast problem tak naprawdę robi się bardzo poważny, kiedy wychodzimy z komunikacją do operatora publicznego. Zarówno w takim systemie jak AMI, a przede wszystkim w systemach czasu rzeczywistego, jakimi są SCADY, jest to tyle ważne, że tak naprawdę musimy mieć świadomość, że nasze systemy energetyczne są na dwóch filarach. Jednym filarem jest zasilanie, drugim filarem jest łącznik. Jeżeli któraś z tych cegiełek się przewróci, no niestety nasz system jest w jakiś sposób no, niefunkcjonalny. O ile jesteśmy w stanie zadbać o zasilanie, budując na obiektach energetycznych zasilania awaryjne, utrzymanie i tak dalej, wersy, o tyle w przypadku operatorów telekomunikacyjnych jesteśmy tak naprawdę bezradni. Wynegocjowanie jakichkolwiek parametrów SLA z umowy z operatorem graniczy z cudem. My mamy takie parametry, udało nam się wynegocjować. Oczywiście to jest coś, co kosztuje. To niestety trzeba być skalkowanym w biznesie, ale droga była trudna i ciężka. Tak? Także mamy określone parametry usług z operatorami telefonii komórkowej. Oprócz tego monitorujemy sieć zewnętrzną. Oczywiście wszystko jest oparte o APM, więc no, aspekt komunikacji jest ważny. Podkreślam, zwłaszcza w przypadku operatora zewnętrznego. Jest jeszcze o tyle istotny, że powinniśmy sobie umieć zabezpieczyć właściwe parametry umowy z takim operatorem, żeby się nie okazało, że operator jest nas w stanie pozbawić tej komunikacji wtedy, kiedy nas najbardziej potrzeba. Nie wiem, czy Państwo mieliście przykłady, kiedy w sytuacji zdarzenia na drodze nagle trudno się dozwolić gdziekolwiek, tak? Przerobiamy to czasami w naszym obszarze też tutaj z operatorami. Liczniki inteligentne mają dodatkową funkcjonalność dedykowaną dla klienta. Jest to pewnego rodzaju element, który daje naszym odbiorcom możliwość tak jakby do otrzymania tych danych online, licznikowych. Czyli to, co zużycie jest rejestrowane w liczniku, klient ma możliwość dostania się od tych informacji poprzez domową sieć HAMI. Ta sieć też jest zabezpieczona poprzez tutaj określone parametry. Więc jak spojrzymy jeszcze raz na ten pierwszy slajd, jeżeli Pan by był łaskaw wrócić do niego. Pierwszy? Pierwszy może nie? Pierwszy też jest dobry. Nie, bardzo proszę. Nie bardzo da się przekonać, bo kończy nam się czas. Dobrze, bardzo proszę pierwszy. I to jest ostatni nasz slajd. Oczywiście, dobrze. Dobrze. Ten? Tak. Jak Państwo myślicie, co ten slajd odzwierciedla? Szczęście. Zadowolenie, tak. Z tego, że system jest bezpieczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze. Pytanie w takim razie mam teraz do panów Krzysztofa Gortata i Mariusza Stawowskiego, bo mówimy tutaj o rozwiązaniach, które generują bardzo wiele różnych informacji odnośnie bezpieczeństwa. To też było poruszane na początku tego panelu. Proszę powiedzieć, jak się w tych informacjach odnaleźć, w tym gąszczu informacji systemu bezpieczeństwa, jak się sprytnie odnaleźć? Potrzebny jest nam odpowiedni system, który zrobi to automatycznie. Tutaj dużo było mówione wcześniej o zasadzie defense in depth. Zakładamy, że stosując wiele warstw bezpieczeństwa będziemy w pełni bezpieczni. No, ale jak pokazują przykłady, no, w tym momencie widać to no, przede wszystkim w sektorze energetycznym, przepraszam, nie energetycznym, tylko finansowym. No, zastosowanie nawet najbardziej zaawansowanych, najdroższych zabezpieczeń no, nie gwarantuje nam bezpieczeństwa. Potrzebujemy takiego rozwiązania, które będzie w stanie wykryć incydent. Szybko ten incydent obsłużyć. Tutaj też bardzo, bardzo wnikliwie analizowałem te dwa przypadki, zwłaszcza ten pierwszy na Ukrainie. Okazuje się, że
Znaczy, analizowałem dlatego, że dokumenty m.in. Sans Instytut są dostępne, więc można sobie poczytać, jak dokładnie, jakie dokumenty Worda tam zostały użyte, Black Energy, Kildisk i tak dalej, te wszystkie aspekty techniczne. Tam zabezpieczenia były. Rzeczą niepokojącą jest to, że od incydentu, czyli od włamania do sieci biurowej, do wyłączenia energii, to był czas ponad 6 miesięcy. Więc ponad 6 miesięcy incydenty nie były obsłużone. Więc tutaj budowanie kolejnych warstw ochrony tak naprawdę nie jest skuteczną strategią. Ja nie podważam tutaj, że defense in depth jest, no w tym momencie można wyrzucić do kosza. Ale strategia bezpieczeństwa, którą w tym momencie zaczynają stosować firmy dojrzałe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest zarządzanie bezpieczeństwa. To jest szybka obsługa incydentów. Tutaj korzystając z okazji, chciałem Państwu zwrócić uwagę na takie rozwiązanie, które no, od dłuższego czasu już jest dostępne na rynku polskim. Rozwiązanie nazywa się Secure Visio i tutaj jest to bardzo ciekawy produkt, bo jest to polski produkt. To jest produkt, który wypłynął na bardzo szerokie morze i konkuruje z rozwiązaniami przede wszystkim izraelskimi, amerykańskimi. Co ciekawe, no, z naszego tutaj doświadczenia i z naszej oceny rynku jest to w tym momencie użyję tego słowa, najbardziej zaawansowane rozwiązanie na światowym rynku, jeżeli chodzi o obsługę incydentów. Działające w sposób no, prawie, no bo całkowicie zautomatyzować się tego nie da. Człowiek też jest potrzebny, ale w sposób bardzo mocno zautomatyzowany, co więcej wykonujące takie rzeczy, o których no, rozwiązaniom zachodnim się nie śniło, czyli na przykład robi business impact analysis w sposób automatyczny. Rozwiązuje te problemy, czy tworząc to rozwiązanie, no, zwracano uwagę, bo to jest projekt, który trwał ponad 3 lata, robiony w ramach dużego projektu unijnego. Tak, szacunkowo z moich informacji, tutaj Krzysztof może potwierdzić, no, ponad 50 różnych ekspertów dziedzinowych brało udział w tym projekcie, od matematyków przez ekspertów bezpieczeństwa i adresuje różne problemy, przede wszystkim ten podstawowy problem, czyli w jaki sposób szybko obsłużyć incydent, w jaki sposób w morzu informacji. Czyli nawet jeżeli w systemach monitorowania skady, no damy tam czujniki, damy hanepoty, umieścimy sondy IDS-owe, one będą generowały tysiące alarmów. Jak z tych tysięcy alarmów wyciągnąć ten, który jest najbardziej istotny? Ten, na który trzeba zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. A proszę o następny slajd. Rozwiązanie, nie będę tłumaczył, co to jest dokładnie za rozwiązanie, dlatego że tu potrzebowalibyśmy dłuższego czasu. Skupię się na kilku aspektach. No, pierwsze to jest elektroniczna dokumentacja. Taka dokumentacja, która aktualnie pokazuje, w jaki sposób wygląda nasz system teleinformatyczny. Tutaj miałem przyjemność w ubiegłym roku brać udział w 3 dużych audytach bezpieczeństwa 3 firm należących do naszej infrastruktury krytycznej. I tam podstawowym problemem no, jest brak dokumentacji. Osobom odpowiedzialnym w centrali za bezpieczeństwo wydawało się, że wszystko wiedzą, ale w momencie, kiedy doszło do audytu takiego lokalnego, kiedy dotykaliśmy systemu automatyki przemysłowej, to pytamy, co to jest za urządzenie, co to jest za system, gdzie on jest w dokumentacji. No i okazało się, że nikt nie wie. Z Warszawy nie wiedzą, lokalnie nie wiedzą, a kto wie? No firma serwisująca będzie wiedziała. No kiedy będzie? No za 3 dni przyjedzie. No to umawiamy się za 3 dni. No, problem dokumentacji, no, Amerykanie mówią, że dokumentacja to jest dopiero początek drogi. Jak nie ma początku drogi, to nie wiemy, w którym kierunku iść. Więc rozwiązanie Secure Visio daje nam elektroniczną dokumentację, która jest w sposób wręcz automatyczny tworzona, dlatego że są różnego rodzaju skanery, które przez protokoły sieciowe, przez specyficzne takie branżowe protokoły, jak na przykład protokoły urządzeń Cisco, dostają się do tych systemów i budują nam tę dokumentację. Również mogą być stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Do tego mamy jeszcze jedną rzecz. No, problem, z którym no, borykała się jedna z dużych firm sektora finansowego w Polsce. No, doszło tam do poważnego problemu. No i taki główny problem, jaki wystąpił, no, może Państwo wiecie, albo nie wiecie, o kogo chodzi, no, stamtąd odeszli ludzie, odeszli eksperci. Poszli do innej firmy, no, i potem się okazało, że przez kilka miesięcy systemy no, były zarządzane w taki sposób no, amatorski, no, bo zostali zatrudnieni nowi ludzie. Wdrażali się dopiero, doszło do incydentu. To, co daje Secure Visio, to daje, no my to nazywamy ekspert bezpieczeństwa IT z pudełka. Czyli kompetencje bezpieczeństwa, takie jak dobre praktyki projektowania zabezpieczeń, jak dobre praktyki obsługi incydentu, jak scenariusze obsługi incydentu. No wyobraźmy sobie sytuację, że odchodzi z firmy człowiek, który odpowiada za bezpieczeństwo. On wie wszystko na temat tego systemu. W momencie, kiedy przychodzi nowy człowiek, dochodzi do incydentu,
Secure Visio temu człowiekowi mówi, jaki scenariusz ma zastosować. Problem wystąpił na przykład w takiej bazie danych. Secure Visio wie, że to jest baza danych Oracle, wie, że ona wspomaga takie procesy biznesowe, wie, że na przykład służy do przechowywania danych osobowych, wie, kto jest właścicielem biznesowym i przedstawia odpowiedni scenariusz. Co więcej, te scenariusze postaramy się, żeby były budowane dynamicznie. Czyli w momencie, kiedy doszło do jakiegoś incydentu mniejszej skali, na podstawie tych informacji budujemy taki optymalny scenariusz obsługi tego typu incydentu w przyszłości. W momencie, kiedy nowy człowiek, świeżynka przychodzi, dotyka systemu mówi, no masz postępować tak, tak, tak i tak, dlatego że w przyszłości ten incydent był tak i tak obsługiwany i ta droga była drogą skuteczną, więc jest to maksymalna automatyzacja funkcjonowania rozwiązania. Tutaj jakby była możliwość pokazania takiego wideo, jak to wygląda w praktyce, to pokazalibyśmy na żywo tą obsługę incydentu. Uruchomi się? Czy się nie uruchomi? To jest zrzut, taki króciutkie wideo pokazujące, jak ten system w rzeczywistości wygląda, ale widzę, że coś zaawansowane urządzenie firmy Apple, tak? Nie, akurat straciłem kontakt z internetem. To znaczy, że już mamy opuszczać salę powoli? To jest zasadniczo to, co tutaj Państwu mówiłem. No, chodzi o to, żeby człowiek, nawet nie będący ekspertem, człowiek, który, no nie wiem, jest na zmianie, zastępuje kolegę, który w danym momencie jest na urlopie na przykład, no żeby miał komplet informacji pozwalających mu na podjęcie właściwych działań, żeby nie dzwonił gdzieś do kolegi, który jest nad morzem w tym momencie i gdzieś tam relaksuje się, tylko dokładnie wiedział, co ma zrobić. Albo w gorszej sytuacji, z którą mamy do czynienia, no w Polsce niestety na co dzień, najlepsi eksperci nam odchodzą i potrzebujemy, żeby osoba, która w danym momencie pełni określone stanowisko, no wiedziała, w jaki sposób to zrobić, żeby kompetencje no, nie wypływały nam z organizacji. To jest jeden z celów. Jak się nie uda tego uruchomić, to może chciałem pokazać jeszcze tą część dotyczącą translator bezpieczeństwa IT dla biznesu. Tutaj. Rozwiązanie Secure Visio zostało w taki sposób zaprojektowane, że może z niego korzystać osoba, która jest techniczna i nietechniczna. Bardzo często jest tak, że osoby mniej techniczne, które nie są ekspertami bezpieczeństwa, no, muszą na przykład uczestniczyć w procedurze obsługi incydentu. No, ktoś mówi, że no, nastąpiło takie i takie zdarzenie. No i teraz osoba, która jest osobą nietechniczną, jeżeli dostanie informację, że jest malware, taki i taki adres IP, takie i takie skutki, najczęściej nie wie, o co chodzi. Potem dzwoni do administratorów aplikacji, czy ktoś dzwoni do administratorów aplikacji, na co tam jest tej aplikacji, no, które procesy biznesowe są wspomagane, czy na przykład które procesy technologiczne są wspomagane, czy są tam dane osobowe, czy nie ma tam danych osobowych, no, trwa wyszukiwanie informacji. Zasada funkcjonowania, to jest zgodne zresztą z taką nową wizją, Intelligence Driven Security Operation Center, czyli takie, w dużym uproszczeniu, inteligentne, operacyjne centrum zarządzania bezpieczeństwem zakłada, że osoby, które mają dostęp do narzędzi zarządzania bezpieczeństwem, widzą bezpieczeństwo w dwóch perspektywach. Jedna perspektywa to jest perspektywa techniczna, czyli takie konwencjonalne podejście do bezpieczeństwa, a druga to jest perspektywa biznesowa. Czyli na przykład tutaj widzimy na tym slajdzie, nastąpiło jakieś zdarzenie techniczne. Co to oznacza, jeżeli chodzi o organizację? No, włamanie do systemu, ale to oznacza konsekwencje prawne na przykład, no w tym przypadku, awaria urządzenia. Co to oznacza? No to oznacza na przykład, że trzy główne procesy biznesowe naszej organizacji, na przykład sprzedaż, obsługa klienta i na przykład finanse, nie działają, dlatego że awaria tego urządzenia sprawia, że baza danych na przykład, gdzie przechowywane są dane, dla tych procesów jest niedostępna. Co to dalej oznacza? Secure Visio liczy, że w ciągu godziny strata dla organizacji wynosi na przykład 25 milionów, dlatego że takie i takie procesy generują taką i taką stratę. Jeżeli mamy na przykład incydent bezpieczeństwa w takim i takim systemie, jest to na przykład aplikacja webowa. Z tej aplikacji webowej, bo jest to na przykład portal biznesowy, jest dostęp do bazy danych, gdzie są dane osobowe. To ten incydent bezpieczeństwa dla osoby takiej nietechnicznej, no incydent bezpieczeństwa w serwerze webowym, no co on oznacza? No system od razu mówi, wyciek danych osobowych. Jeżeli nic nie zrobisz, to nastąpi wyciek danych osobowych, ktoś rozpozna twój system, ktoś znajdzie, gdzie w tej bazie danych są dane osobowe i te dane osobowe wyciągnie z twojego systemu.
Więc jest to taki translator bezpieczeństwa IT, takiego technicznego bezpieczeństwa dla użytkownika biznesowego, żeby od razu wiedział, o co chodzi. Co więcej, tu jeszcze w Security zrobiona jest jedna brutalna rzecz. Brutalna, dlatego że scenariusz działa w sposób automatyczny. On widzi na przykład, pobiera sobie systemu SIEM albo z innych zabezpieczeń, pobiera informacje na temat tego, co się tam wydarzyło. Jeżeli widzi na przykład, że jest malware, jest złośliwy program zainstalowany w jakimś systemie, z bazy, z tej elektronicznej dokumentacji IT wyciąga następujące informacje. Co to jest za system? Uruchamia aplikację czy taki algorytm Business Impact Analysis. Liczy, jakie będą konsekwencje, czy będą zablokowanie ważnych procesów biznesowych, czy dotyka to na przykład sieci technologicznej, czy jeżeli są tam systemy sterowania automatyki przemysłowej, to jakie będą konsekwencje, jeżeli ktoś tam się dostanie, czy to będzie wyłączenie energii, katastrofa ekologiczna, nie wiem, utrata życia ludzi i tak dalej. Liczy to w sposób automatyczny. Następnie ocenia, robi coś takiego jak risk profile i sprawdza, czy to wymaga uruchomienia odpowiedniej procedury. Jeżeli widzi system automatycznie, tak, konsekwencje są poważne, wysyła case do odpowiedniego administratora i mówi mu, słuchaj, taka i taka sytuacja, jest złośliwy program w takim systemie, konsekwencje dla organizacji, jeżeli ten incydent przerodzi się w naruszenie bezpieczeństwa, będą takie i takie, daje mu godzinę. System daje mu godzinę. To nie jest tak, że człowiek tam jest zmęczony, a tam nie wiem, ciężka noc była, albo ciężki był wieczór i tak dalej. Może się tym zajmie, może się tym nie zajmie. Dostaje case. Ma wyznaczone SLA, ma się tym zająć. Jeżeli przez godzinę system widzi, że nic się nie dzieje, nie ma obsługi incydentu, uruchamiana ścieżka eskalacji. Do na przykład jego przełożonego jest przesyłana informacja, że case taki i taki, zagrożone są na przykład dane osobowe albo systemy automatyki przemysłowej, przez godzinę nic się nie wydarzyło. Gdyby ten system działał na Ukrainie, no to przez 6 miesięcy nie byłoby możliwości penetrowania ich systemu w sposób niezauważony. No tam prawdopodobnie scenariusz, przynajmniej tak pisze Sans Institute, był taki, że no w tej masie informacji, masie alarmów, masie logów, no nikt nie zwrócił uwagę na to, że pewne zdarzenia dotykają systemów, które są systemami no, należącymi już do sterowania automatyki przemysłowej. Nie uda się tych wideo uruchomić? Nie uda się i niestety czas nam się skończył, także resztę bardzo ciekawych funkcjonalności Secure Visio zostawiamy Państwu do późniejszego zgłębienia. Chciałbym teraz, nie wiem, Bartku, chcesz coś dodać? Widzę. No, chciałem tak płynnie przejść do ostatnich dwóch wypowiedzi, ponieważ co bardzo ciekawy produkt Secure Visio jest produktem polskim. I tutaj chciałbym poprosić Pana Profesora Surmę, o ile dobrze kojarzę z wcześniej z Politechniki Wrocławski, teraz SGH, tak? Harvard, tak? Na po drodze jeszcze też tak dobrze pamiętam. O komentarz, krótkie powiedź w kontekście, jak inwestycje w cyberbezpieczeństwo narodowe przekształcić w rozwój polskiego sektora technologii IT. Bo myślę, że też mówię to z perspektywy właśnie funduszu inwestycyjnego, mamy bardzo dużo ciekawych przykładów spółek w Polsce, które rokują i rokują w skali globalnej. Myślę, że ta spółka, o której przed chwilą mówiliśmy, jest bardzo dobrym tego przykładem, ale no, jest to szansa taka makro, myślę, na Polskę. Dokładnie. Profesorze. Pięknie, pięknie dziękuję za zaproszenie. Ta konferencja już jest w momencie krytycznym, że liczba słuchaczy zrównała się z liczbą panelistów, więc szanowni Państwo, ja to zrobię krótko, ale mam nadzieję treściwie, bo tu cały czas było cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożenia, a ja powiem w kontekście potencjału. Niesamowita szansa dla Polski. A jak mówimy, proszę mi wybaczyć, to taka króciutkie tylko wprowadzenie. Bo to jest taka klasyczna teoria konkurowania Portera, która mówi, że jak chcemy konkurować na poziomie firmy, czy nawet państwa, to musimy mieć coś, co się wpisuje w potrzeby rynku, coś, co jest unikalne, coś, co się dotyka tych tak zwanych distinctive capabilities, czyli dotyka rzadkich zasobów, no i najlepiej, żeby to jeszcze było trudne do skopiowania. I jak się spojrzy na naszą Polskę, to okazuje się, że my tak wiele zbyt tego typu zasobów nie mamy, ale mamy jeden szczególny zasób, o którym chcę powiedzieć, jakby Pan mi przełączył, to jest ta niezwykła sytuacja, kiedy jak się robi rankingi programistyczne, tak, to już Państwo doskonale wiecie, że nasi wygrywają największe olimpiady, konkursy, ale jak się robi nawet takie na poziomie biznesowym rankingi, to my jesteśmy numer 3 na świecie, tak? Konkurujemy tu z Chinami i z Federacją Rosyjską, gdzie bym powiedział, skala potencjału tych społeczeństw no jest dwa rzędy wielkości dalej, a tu nagle taka Polska. W Javie, tak na marginesie, jesteśmy numer 1, w algorytmach jesteśmy numer 2 na świecie.
I teraz to, co mnie najbardziej boli, to to jest to, że jak ja rozmawiam z profesorem Dixem z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest chyba najlepszym profesorem informatyki na świecie i wypuszcza właśnie tych chłopaków, którzy wygrywają największe konkursy informatyczne, to on mi mówi: Jurek, ci chłopcy na wejściu dostają, nie wiem, 5-cyfrową kwotę od Google, tak? Czyli jest po prostu totalny drenaż naszych mózgów, nasi najlepsi na wejściu dostają po 12-15 tysięcy, tak? Gdzie bym powiedział, żadna firma w Polsce takiemu juniorowi nie jest w stanie tego zaoferować. W sposób naturalny nam uciekają. I cała rzecz polega na tym, żeby zrobić coś w państwie polskim, wydaje mi się, że jest taka szansa, żeby dać szansę tym ludziom na pracę tutaj na miejscu, tak, żeby oni pracowali na rzecz Polski. Czy są takie modele możliwe? To jest strasznie trudne do zrobienia. Znam jedno państwo, które to robi w sposób systemowy, to jest państwo, które jest w permanentnym stanie wojny, to jest państwo Izrael, które bym powiedział w sposób, moim zdaniem, no niemalże wzorcowy, zbudowało cały system, bym powiedział, kształcenia i rekrutacji młodzieży. Na początek na potrzeby wywiadu elektronicznego, działań ofensywnych, defensywnych w cyberprzestrzeni, niezwykle rozwinięte technologie i coś, co bym powiedział, dobrześmy potrafili coś takiego skopiować, jeśli to jest możliwe do skopiowania, a mianowicie zbudowania wokół tego całego rynku startupów i takiego networkingu ludzi, którzy mają to pochodzenie właśnie z tych sił specjalnych, z jednostki 8200 na przykład, który się zajmuje tego typu działalnością, żeby potem budować wokół tego też ofertę biznesową. I raptem jest tak, że to państwo liczące raptem, nie wiem, 12 milionów ludzi ma 12% rynku cyber rozwiązań w cyberbezpieczeństwie światowego, tak? To jest niewielkie społeczeństwo coś takiego potrafi robić. Więc jakby pan mi przełączył, jak ja sobie myślę o Polsce, to dobrze, żeby udało się zrobić coś, co ja tutaj tak spróbowałem zarysować w takim podstawowym planie, żeby taki model się w ogóle udał, że ci ludzie dostają odpowiednie zatrudnienie, że są firmy, które mają odpowiednie projekty. Wojskowe na przykład, tak? Amerykanie czy Rosjanie, czy Izraelczycy. Tego typu projekty robią z rodzinnymi firmami, tak? Bym powiedział w sposób szczególny, bym powiedział, pilnują, żeby te technologie nie były przejęte, żeby te firmy miały, nie były wrogich przejęć, żeby miały odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Więc żeby u nas coś takiego się udało, no to trzeba zrobić taką kwadraturę koła, którą tutaj narysowałem, czyli połączyć ileś tam inicjatyw prowadzonych równolegle, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Rozwoju, w Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I powiem tak, na poziomie pewnej koncepcji woli to się zaczyna spełniać. Bo jakbyście państwo spojrzeli w plan zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego, no to jest de facto jeden z trzech flagowych pomysłów na Polskę. Tak? Czym Polska powinna konkurować i co powinna robić. Jeśli ktoś z państwa miałby dobre pomysły na to, jak sprawić, żeby ci najlepsi pracowali w Polsce i co zrobić, żeby polskie firmy miały tego typu projekty i były w stanie pracować na rzecz cyberbezpieczeństwa, gdzie mamy te naturalne zdolności. Są de facto dwa obszary. Cyberbezpieczeństwo i taki szeroko rozumiany data science, które zresztą się przewijało w kontekście różnego rodzaju umiejętności analitycznych związanych z tego typu rozwiązaniami. To powiem szczerze, to ja będę wdzięczny za wszelkie tego typu pomysły, bo gdzieś tutaj jest wielka burza mózgów, jak to można mądrze zrobić i czy jesteśmy w stanie tutaj, bym powiedział, mieć jako inspirację państwo Izrael w kontekście no, tego typu modelu. To tyle ode mnie, woli bardziej zainspirowania do myślenia, tak? Czy coś takiego jest w ogóle wykonalne w Polsce. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. No i wypowiedź na deser, związek pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a rozwojem społecznym w wymiarze ekonomicznym. Tutaj pana profesora Jarosława Gryza byśmy prosili o wypowiedź. Też takie może podsumowanie, bo myślę, że to już ostatnia wypowiedź na konferencji bardzo ciekawej. Bardzo wiele wątków, bardzo wiele wymiarów technologicznych, społecznych, ekonomicznych. Myślę, że najmniej chyba dzisiaj mówiliśmy o ekonomii tak naprawdę, o wymiarze finansowym. Tutaj koledzy z
sekretarze wspominali, jakie będzie następstwo finansowe danego cyberataku, cyberproblemu. Natomiast stosunkowo mało mówiliśmy o tych aspektach zarówno makroekonomicznych, jak i o właśnie finansowych. Panie profesorze, jak można prosić takie podsumowanie i komentarz dotyczący właśnie związku. Czy powiem tak, szanowni państwo, jako że reprezentuję uczelnię wyższą, wszystko zależy od edukacji. Wszystkie te elementy, które były połączone w każdym wystąpieniu praktycznie rzecz biorąc, jak dzisiaj wyglądało, dotyczyło edukacji. I teraz wychodząc z tego punktu widzenia, możemy powiedzieć sobie jedną rzecz. Nasze myślenie, w moim przekonaniu oczywiście, jest myśleniem na poziomie taktycznym i operacyjnym. Taktycznym, jak skonfigurować określone systemy, operacyjnym, jak w określonych dziedzinach bądź branżach wdrożyć te, powiedzmy, systemy, zapewniając w tych dziedzinach bądź branżach określoną, no powiedzmy, określone bezpieczeństwo. Czy mówimy o przewadze konkurencyjnej? Nie. To nie jest przewaga konkurencyjna. W ten sposób postępują inni. Wszystkich, na kogo spojrzymy, postępują w ten sam sposób, który my duplikujemy i który w tym momencie powielam na tej sali. Co powinniśmy zrobić? Ja pozwolę sobie tutaj odnieść się do tego, co zrobili Niemcy. Kiedy zastanawiali się nad tym, jaka powinna być projekcja doskonałych ekonomii i co z tą ekonomią powinno się wiązać w wymiarze praktycznym. Rzecz dotyczyła takiego terminu, który się nazywa Energiewende. Zanim Niemcy przystąpili do realizacji tej koncepcji, stworzyli raport, w którym poddali w sposób krytyczny analizie cele, które dowiązali do Energiewende. Pierwsze, rozwoju przemysłu energetycznego, który będzie stanowił równolegle znaczącą część niemieckiej gospodarki, a nawet w założeniu przewyższającą tą dotychczasową, czasową, która stanowi główny motor, czyli przemysł motoryzacyjny. Co więcej, stwierdzenie, w jaki sposób realizacja tej koncepcji będzie narażona na różnego rodzaju, bym powiedział, przeszkody, zarówno natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Po trzecie, udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, czy jest to warte, aby realizować, a jeżeli tak, jakimi środkami, metodami, technikami. Nawiązuję tutaj do tej niemieckiej koncepcji po to, żeby wskazać nam, że w moim przekonaniu jesteśmy na takim oto etapie, w którym powinniśmy sobie zadać sami pytanie, dokąd zmierzają te trendy technologiczne. Które z tych trendów chcemy wykorzystać? W jakim zakresie jesteśmy w stanie je wykorzystać? W jaki sposób jesteśmy w stanie skonfigurować wynikającą stąd wiedzę z procesami edukacji? Szanowni Państwo, dla nas, siedzimy tutaj na tej sali, a elementy elektroniczne, telefony, komputery są to takim dodatkiem. Generalnie rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę, że przed wszystkimi zostały rozłożone długopisy i kartki, żeby notowali swoje krótkie myśli. Są dwa miejsca na świecie, w których w tym momencie takiego obrazka byśmy nigdzie nie zobaczyli. I mówię tutaj o małych dzieciach, a nie o dorosłych ludziach. To jest Finlandia i to jest Kalifornia. Wszyscy, którzy idą do szkół, dostają tablety. Wszyscy uczą się od małego obsługiwać te tablety. Wszyscy uczą się zabezpieczać te tablety i zabezpieczać swoje dane i uczą się w tym momencie bezpieczeństwa cybernetycznego w cudzysłowie w sposób naturalny, nie wymuszony na zasadzie takiej, że musimy się nauczyć, jak instalować dane oprogramowanie, aby potem z niego korzystać. Te dzieci robią to w sposób automatyczny. Dla tych dzieci pisanie, takie jak tutaj leży przed nami, powiedzmy, na kartkach, to jest coś ekstra, tak jak układanie kebab. To jest możliwa, opcjonalna forma edukacji, dodatkowa, ale nie wymagana. Jeżeli my byśmy poszli tym tropem myślenia, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli identyfikacji kluczowych trendów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, dowiązanych do projekcji rozwoju naszego państwa, dowiązanych do projekcji rozwoju naszej edukacji, uważam, że jesteśmy w stanie zrealizować to, o czym powiedział tutaj mój przedmówca, pan profesor. Jeżeli tego nie zrobimy w taki sposób, to będziemy w dalszym ciągu na poziomie operacyjnym i taktycznym odnosili sukcesy, jakie są powiązane do tych dwóch podmiotów, do tych dwóch poziomów. Nie dalej i nie więcej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre podsumowanie. Dlatego może reasumując, nasz panel podkreśla kilka aspektów. Na pewno ten aspekt cebuli, czyli separowania systemów fizycznych od systemów biznesowych, korporacyjnych.
Na pewno czynnik ludzki, o którym bardzo dużo mówimy, na pewno edukacja. I tak na koniec myślę, że ta szansa dla Polski. Ja naprawdę wierzę i mówię, dużo widzimy fajnych przykładów, chociażby takie jak Supervisio i tym podobne, że faktycznie ta polska myśl technologiczna, inżynieryjna związana z cyberbezpieczeństwem może być globalizowana i możemy tutaj zostać takim następnym liderem światowym w tym zakresie i tego nam życzę. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za cały dzień konferencji, za panelistom. Dziękujemy serdecznie.